Dzień dobry, może poznajecie, gdzie jestem. Jestem w swoim studiu, melduję się w studiu, ale właśnie skończyłam pracę, skończyłam nagrania i od kilku dni chodzi za mną sushi. Miałam ogromną ochotę na sushi i stwierdziliśmy z Kacprem, że lecimy dzisiaj na taką wczesną kolację, bo jest 16, zjeść sushi. Więc jedziemy oczywiście do Katowic, nasze ulubione sushi. Sakura Sushi Bar. Jest w ogóle przepiękny dzień dzisiaj i ma być tak cały weekend. Jutro tak samo podobno ma być identyczna pogoda. Z tego co widzę nie tylko u nas, ale ogólnie w całej Polsce, więc pewnie również doświadczyliście słoneczka. My mamy już, słuchajcie, pełne przygotowania do otwarcia sezonu tarasowego. Mój tata dzisiaj rano wskoczył z Kerscherem wyczyścić nam całą posadzkę. Doczyścił nam te takie meble z palet, które robiliśmy 2 lata temu? 2 lata temu nie robiliśmy te meble. Dalej są, że tak powiem, sprawne, wszystko z nimi ok. Były brudne i jak właśnie tata pod ciśnieniem czyścił je kerszerem, to było realnie widać, że znowu ten brud super schodzi. A schodziła farba z nich, czy nie? Trochę są takie, wiesz, okay. Już jakby pewnie od wilgoci, że stoją cały sezon, bo my ich nie chowamy, stoją przez całą zimę. Stoją pod chmurką. Dokładnie, więc trochę są, ale nawet wyglądają teraz jak takie, wiesz, rustykalne. A, takie, wiesz, delikatnie są. No są. Tak, pokażę wam potem, no jak tak, wrócimy do domu. Wartością. Tak, więc myślę, że dzisiaj wieczorkiem, czy jutro sobie już posiedzimy na tarasie, bo myślę, że wszystko już wyschło, bo jest ile? 22 stopnie na samochodzie. W samochodzie pokazuję. Zbieramy się właśnie na bieganie, ale wcześniej chciałam już rozłożyć parasol na tarasie, że jak wrócimy, to będzie już cień na paletach. Kolejny dzień pięknej pogody. Wybieramy się z Kacprem na pogorię. Jeszcze musimy ustalić, czy na pogorię 3 czy 4 biegać, ale taki jest plan. Jesteśmy po bieganiu, byliśmy na pogorii 4. Nie było w sumie wiele ludzi, więc spoko, bo zaczęliśmy biec jakoś chwilę po 8, więc jeszcze po prostu pewnie ludzie śpią w niedzielę, ale pogoda jest przerewelacyjna, jest tak ciepło. Ja biegłam dzisiaj w samym tak naprawdę sportowym staniku i na to mam top po prostu z długim rękawem i wręcz jestem zgrzana, Kacper. Kacper w ogóle cały na krótko. No. Ja mam krótką tą i ręki jest zajebiście. No, super. Byliśmy, słuchajcie, po bieganiu w Intermarsze, bo u nas Intermarsze jest czynny w niedzielę i znaleźliśmy przy kasie gumy Turbo, który już nie wytrzymał i już zdążył zjeść. Otworzył. Mam Forda Mondeo. Ale to jest jakaś naklejka, czy co to jest? To już nie pamiętam. Młodzi, moi młodzi obserwatorzy może nie wiedzą, co to jest guma Turbo, ale kiedyś jak my byliśmy mali, to guma Turbo to była taka klasyczna guma, mega popularna. W każdym takim kiosku, sklepiku były gumy Turbo. Przedszkola się wracało, ja z babcią chodziłem do takiego niebieskiego turbo. Kiosku. Pani, tam nie wiem, z 20 groszy ona kosztowała. Ta guma Turbo, nawet mniej. No, pokaż jakie masz auto. Pokaż. Audi. Niedobra. A7. Klaudusia. 3-litrowy ten. Ja mam lepsze niż ty. No. Ale nie wiem, czy w tej gumie było dobrego, bo ona jest tak niedobra, tak twarda. Nawet nie jest słodka. No. Na śniadanie jemy dzisiaj tosty. Już Kacper pierwszą turę je, ja robię następną. I do tego owsianka na mleku, taka klasyczna. Ja sobie tylko wkroję jeszcze do tego banana. Kacper banana nie lubi, więc je po prostu same płatki z mlekiem. Dzień dobry, mamy godzinkę 8 na zegarze dokładnie. Jadę, słuchajcie, właśnie do rodziców. Mam do odebrania paczki PR-owe, które do mnie przyszły, paczki na współpracę. Przyszła też paczka do Barego, więc na pewno też wam ją pokażę, zrobimy pełny unboxing. Ale słuchajcie, właśnie w temacie Barego. Bary wczoraj coś sobie zrobił na ogrodzie.
nie wiadomo co dokładnie, bo wrócił już z zakrwawioną łapką i okazuje się, że rozwalił sobie tą, wiecie, poduszeczkę pod łapką. Mama wczoraj mu ją spryskała oktaniseptem, zabandażowała, no i zobaczymy jak to będzie dzisiaj, jak dalej gdzieś tam będzie go bolała, dalej nie będzie na nią chodził, to pewnie będzie trzeba dziś lub jutro iść do weterynarza i sprawdzić co się stało. Mam nadzieję, że tylko drobiazg i faktycznie gdzieś tam po prostu drapał i sobie ją rozwalił i stąd to krwawienie. No ale zobaczymy, on taki jest biedny, miał przecież operację na tylną łapkę, bo zerwał sobie tam kiedyś więzadło, więc liczę na to, że teraz to jakiś tylko drobiazg. Paruś, słuchajcie, dalej obolały, nie staje na tą łapeczkę przednią, ale oczywiście widać się, ma energię. Przyszedł do nas psi bufet, Bary już zadowolony, zobaczcie, psi bufet w nowej odsłonie, nowa paka, mamy w środku w ogóle jakieś gratisy, torbę, kocham pieski, dziękujemy. I informacje o jedzonku. Mamy w środku nowe, ulepszone jedzenie, nowe opakowania, jest jagnięcina oczywiście, jest kurczak, jest wołowinka i indyczy kąsek. Pięknie akurat przyświeca słoneczko, tutaj jeszcze daję wam rzut na wszystkie smaki. Tutaj macie napisane co zawiera każda serzetka oprócz mięsa, są dodatki, tutaj kurczak z batatami, marchewką, nutą szałwii, tutaj jest groszek, odrobina rozmarynu, też bataty, także tutaj możecie sobie to zobaczyć i jeszcze daję wam karteczkę, gdzie macie napisane wszystkie składy dokładnie, także możecie robić screena i zerknąć. Jedzonko Barego podgrzewa się w kąpieli wodnej, a my wyszliśmy się tutaj przejść. Chodzę z nim po trawie, nie żaden daleki spacer, żeby za bardzo, wiecie, tej nogi nie nadwyrężał. I zostańcie do końca, bo będziemy mieć dla was kodzik rabatowy na jedzonko. Śniadanie gotowe. My z psim bufetem mamy współpracę i ogólnie jest to super wybór, jeśli chodzi o jedzenie dla psiaka. Dla przykładu sucha karma jest najbardziej przetworzonym rodzajem pokarmu dla piesków. Przez to gorzej się trawi, jest trudniejsza do strawienia, a jeśli chodzi o psi bufet, to Bary się nim naprawdę zajada. Zobaczcie, jak się zajada. My taką saszetkę Barymu dzielimy na dwie porcje. Jedną zjada sobie rano na śniadanie, a drugą na kolację wieczorem. I tutaj mamy tylko świeże, naturalne składniki. Wszystko jest gotowane na parze. I myślę, że wasz piesek też będzie zadowolony. No bo Bary suchej karmy nie jest takim apetytem, jak właśnie jedzonko z psiego bufetu. Psi bufet jako catering dla piesków przychodzi wam tak samo właśnie jak catering dla ludzi pod same drzwi. I jeśli chodzi o kodzik, o którym wspominałam, to mamy dla was na hasło Bary minus 35% na pierwsze zamówienie i minus 25% na drugie zamówienie psiego bufetu, także zapraszamy. Link do strony i bezpośrednio do zniżki podrzucam wam w opisie pod filmem. Ja już wykąpana w domu, ogarniam się, bo jadę dzisiaj do Warszawy, a w sumie nie jadę, a lecę. Udało się znaleźć, słuchajcie, połączenie niewiele drożej niż pociągiem właśnie do Warszawy. Na tyle spoko połączenie, że ja jeszcze dzisiaj wrócę normalnie do Katowic. Po 23 będę już na lotnisku w Katowicach, naprawdę spoczko. Pierwszy raz będę leciała samolotem, wiecie, po Polsce. Na taki lot chyba się mówi międzykrajowy, chyba tak to się nazywa. Więc jestem ciekawa, zobaczymy jak to będzie. Lot ma trwać tylko 50 minut, także git. Ale i tak muszę być trochę wcześniej na lotnisku, więc jeśli chodzi o czas, to wyjdzie bardzo podobnie, tak jakbym jechała jakimś szybszym pociągiem. Ale właśnie najczęściej pociągów takich nocnych nie ma. Albo, nie wiem, dojeżdżają o pierwszej, drugiej, są busiki. No a samolotem będę po 23 już w Katowicach, Katper mnie odbierze, także git. Będzie nowa przygoda. Piesek ma catering, a ja odwołałam na dzisiaj swój catering, wiedząc, że będę w Warszawie. Ja nie przemyślałam tego, że nie mam co zjeść na śniadanie i wczoraj jak byłam w sklepie, to też nic nie kupiłam. Mam jakąś ostatnią kromkę chleba, mam ten serek Stracciatella, kupiłam go wczoraj, jak byliśmy na zakupach w Intermarsze. Mam jajka, ale nie wiem, czy są jeszcze świeże, więc coś muszę wykminić z tego, co mam w lodówce, bo już za bardzo nie mam czasu. O, są jeszcze dobre, no to spoko. Już za bardzo, wiecie, nie mam czasu na jeżdżenie po sklepach, więc coś tutaj będę kombinować. Śniadanie pod tytułem wyjadamy resztki z lodówki, czyli to, co zostało. Ukręciłam sobie włosy Dysonem, stwierdziłam, że ubiorę się już tak, jak będę wyglądała na evencie, ale wzięłam ze sobą kosmetyki i gdzieś w łazience, czy to na lotnisku, czy już na miejscu się po prostu pomaluję, żeby zrobić świeży make-up, bo wyszło teraz słońce i ma być dzisiaj ciepło, boję się, że będę się, wiecie, do wieczora, do eventu cała świecić, także ubieram outfit taki sam, jak miałam na evencie, na zeszłym vlogu, więc po prostu jeansy, klasyczna biała marynarka.
Jestem już na lotnisku, dotarłam. Teraz ta odprawa online, to jest moment, wszystko mam w telefonie. Siedzimy i czekamy na samolot. W Warszawie właśnie jesteśmy do restauracji Mąka i Woda i mamy tutaj w ogóle opcję lunchu, bo zdążymy jeszcze zamówić coś z oferty lunchowej i są spoko opcje, więc ja planuję wziąć zupę brokułową i te tortelli poszerowane. No właśnie zupa brokułowa wygląda tak, proszę, już tak wchodzimy, widzimy takie zielone same zupy, mówimy chyba lunch. Tak. Także no, chyba też wezmę. Testujemy. Wyszłyśmy właśnie z jedzenia z Marleną i co dziwne, świeci słońce, co raczej widzicie na nagraniu i normalnie kropi deszcz. Teraz przechodzi chyba już, ale była taka normalnie wrzawka, miałyśmy taki what the fuck, jak wyszłyśmy, że jest takie słońce i po prostu pada. Taka chmura przyszła deszczowa. A deszcz nie sprzyja włosom, nie? No właśnie. Rozpuszczone. Tak. A dopiero zmierzamy na event, więc warto by było, włosy były ładne. 10 minut bateru jeszcze. No. Ale to dla zdrowia kroku nabijemy. Jestem już gotowa, zrobiłam taki klasyczny makijaż. Czekam teraz na Marlenę i Kaję, bo dziewczyny się jeszcze ogarniają. Nagrywają tutaj na evencie kampanię razem z Garnierem, więc robiły sobie włosy, make-up na miejscu. No ale już w sumie czas nas goni, więc lecimy na górę, gdzie będzie odbywać się cały event. Dzień, ja dzisiaj od rana na pełnych obrotach. Byłam na treningu na 7, byłam w sklepie na mini zakupach, teraz naszykowałam sobie śniadanie obok komputera, obok tablet i za dosłownie 2 minuty mam angielski o 9:00. Łączę się na zajęciach, biorę szybki prysznic po treningu i lecę do pracy. Także tak zapowiada się ten dzień. Ultra się cieszę, bo jest przepiękne słońce. Od samego rana świeci i doskonale wiecie, że ja jestem napędzana po prostu energią słoneczną. Od razu lepszy dzień, kiedy jest słoneczko. U mnie w studio jest teraz totalny Meksyk, można powiedzieć, że magazyn, bo część kosmetyków jest u mnie, ponieważ za kilka dni się przenosimy do innego biura, więc wygląda to wszystko w tym momencie, tak? Moja część, w której obecnie nagrywam, jest tutaj, są lampy, jest biurko, na biurku obecnie taki Meksyk, bo dzisiaj nagrywałam 3 filmy, więc to wszystko jest na biurku. Biorę się za sprzątanie i uciekam do domu. W domu tak naprawdę czeka mnie następna część nagrywek, bo mam do nagrania kilka rzeczy z łazienki stricte, pielęgnację, więc najlepiej jest mi to robić no, w domu. Tutaj też mamy łazienkę, ale w domu to jednak w domu. Wiecie, tutaj wynajmują też biura inni ludzie, wchodzą, wychodzą. To nie jest komfortowe nagrywanie tutaj, więc lubię to robić w domu. No ale tak, następne weekly vlogi na kanale będą trochę w tematyce przeprowadzkowej, urządzania biura, no bo się przenosimy. Przenosimy się głównie ze względu na to, że po prostu nie mieścimy się na magazynie drogerii, więc to jest pierwszy powód, ale przy okazji po prostu zmieniamy sobie też biura, powierzchnię, żeby każdy z nas miał fajniejsze otoczenie. Będziemy mieć wszyscy 3 osobne biura i oprócz tego magazyn, więc będzie super wygodnie. Jednak jeszcze przed wyjściem z biura nagrałam makijaż na TikTok, dlatego jestem pomalowana, jestem w domu i w ogóle pokażę wam, bo mam nową, przepiękną piżamę. Ja, słuchajcie, swoje piżamy mam jeszcze z czasów dosłownie gimnazjum czy podstawówki. Bardzo rzadko kupuję piżamy, bardzo rzadko je wymieniam. A teraz dostałam w prezencie od Lila Lu, od takiego butiku, taką piękną piżamę z takim printem. Czerwona piżama z różowymi różami. No cud.
i bardzo przyjemna dotyku. Na dół są takie spodenki, które wyglądają jak spódniczka, jak się ubierze. Naprawdę super. Wczoraj właśnie przymierzałam i jestem zachwycona. I w ogóle dzwoni teraz do mnie Kacper, że wraca do domu, po drodze podskoczył do piekarni po świeże pieczywo i on ostatnio ma fazę na po prostu najzwyklejsze świeże pieczywo z masłem. I jak on kupuje, no to przy okazji, jak jemy na kolację coś takiego, ja sobie dosypuję jeszcze na taką kanapkę odrobinę soli i faktycznie, no musicie przyznać, że świeże pieczywo z masłem i odrobiną soli to jest tak wykwintne danie. Uwielbiam. Uwielbiam, właśnie dzwonił, że jedzie z pieczywem, więc myję ręce i będziemy zaraz smarować kromki chlebem i to będzie nasza kolacja. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale ja testowałam i to działa. Na TikToku pojawił mi się ostatnio filmik jakiegoś gościa, który mówił, że świetne na ból głowy jest woda letnia z odrobiną soli, on chyba mówił o soli himalajskiej, i wciśniętą cytryną. I ostatnio właśnie bolała mnie głowa, jakieś 2 czy 3 dni temu, i faktycznie dałam sobie letniej wody do szklanki, wsypałam troszkę soli, wcisnęłam cytrynę, wypiłam i po mniej więcej godzinie w ogóle nie czułam bólu głowy, więc działa jak coś. Zamiast leków przeciwbólowych na pewno zdrowiej spróbować coś takiego. Wrócił Kacper z połówką chleba i to jest ostatnio nasz ulubiony tostowy chleb z sezamem. Naprawdę jest super pyszny i dostałam tutaj jeszcze od Kacpra pączuszka na deserek, taki pokolacyjny. O, ale w ogóle jest z lukrem, to super, bo lubię najbardziej z lukrem. Pamiętasz? Oczywiście. No to miło. Chciałam właśnie powiedzieć, że w tle Kacpra wciąż aktualna faza na wędkowanie. Kacper dalej czeka na sezon na szczupaki i ogląda ciągle, jak tylko ma wolną chwilę, coś na temat wędkarstwa. Jeszcze 5 dni na sezonu szczupakowego. Tak? Bo to z maja? Od pierwszego. Aha. Okej, okay, no to z 1 maja, widzicie, Kacper rusza. Ale właśnie chciałam wam powiedzieć, że my dzisiaj rano, totalnie przez przypadek, a tak naprawdę Kacper, a nie my, zorientował się, że dzisiaj, równo dzisiaj, mamy 100 miesięcy bycia w związku, bycia razem. I naprawdę zupełnie przypadkiem to wyszło, po prostu jakoś tam gadaliśmy, że dzisiaj 27 kwietnia, coś tam, i Kacper mówi, ty, my zaraz będziemy mieć 100 miesięcy razem, sprawdza, i to dokładnie dzisiaj. Także mega w ogóle, nie wiem, jakby nie mogę sobie tego pojąć, że akurat w dniu dzisiejszym się zorientowałeś i to jest akurat no to równe 100 miesięcy, nieprawda. Przygotowałem to dla ciebie. A teraz ściemniasz. Mówił, że nie. Mówił, że się zorientował przez przypadek. No, śmiesznie, śmiesznie. Ale to już trochę czasu, nie? Kto jest od początku na YouTubie, ten może pamięta filmik, jak Kacper je malował. Podobały ci się moje kreski tamte na tym filmie? Fajnie było. Ja właśnie na kanapie z laptopem zgrywam materiał z tego vloga już do montażu, także kończę ten materiał. Przypominam wam o kodzie rabatowym na jedzonko dla psiaków. Jeśli macie psiaki, to przetestujcie Psi Buffet. Jestem pewna, że psiaki się zakochają, bo Barry wręcz mam wrażenie, że jest od niego uzależniony. Życzę wam miłego dnia bądź miłego wieczoru w zależności od tego, kiedy oglądacie vloga, i słyszymy się w następnym vlogu, który będzie z przeprowadzki biura, więc będzie ciekawie. Buziak, pa, pa.